Co roku uroczyście spotykamy się przy pomniku pamięci koło kościoła w Lisiej Górze. Uroczystość rozpoczynamy mszą świętą. Pragnę tutaj podziękować księdzu proboszczowi za odprawioną mszę świętą, piękną homilię, w której przypomniał wszystkim mieszkańcom, wszystkim samorządowcom o wielkich bohaterach, o ludziach, którzy oddali życie za naszą niepodległość, abyśmy dzisiaj mogli żyć w kraju wolnym, niepodległym, demokratycznym. W obliczu tego, co dzieje się za naszą granicą, przy naszej granicy, wojny Rosji z Ukrainą, tym bardziej Polacy powinni być zjednoczeni, powinniśmy pomagać Ukraińcom, powinniśmy dążyć do tego, aby dołączyli do struktur NATO, Unii Europejskiej, bo wolna Ukraina to wolna Europa, wolna Polska. Myślę, że naród jest wolny, kiedy jest jednością. Naród jest wolny, kiedy jest włodarzem, a nie niewolnikiem grupy szaleńców. Ukraina jest dzisiaj jednością. Myślę, że chcą rządzić własnym krajem i pokonają szaleńca.